To prowadzi się ją niż grę, wypowiada się w czasie teraźniejszym drugiej osoby. To wchodzicie, widzicie, albo są opisy prowadzone w trzeciej osobie. Na biurku leży zeszyt, przy biurku stoi kamera itd. Gracze wypowiadają się najczęściej w pierwszej osobie, też czasie teraźniejszym. Wydaje się to banalne, ale zaczyna się w momencie, kiedy próbujemy coś z tym zmienić i zastanawiamy się, jakie to daje efekty. No bo na przykład, to jest stary pan, prawda? Na pewno, jeżeli ktoś z was jest mistrzem gry, na pewno próbowaliście parę razy takich patentów. Co się dzieje, jeżeli nagle mistrz gry zaczyna prowadzić narrację, nie w drugiej osobie czasu teraźniejszego, typu właśnie, powiedzmy, mamy moment, kiedy drużyna opuszcza jakiś zamek, tak? No i narracja wygląda w ten sposób. Widzicie, jak gdzieś tam trzasnęły łańcuchy, posypał się kurz, brona drgnęła z gruchotem i warkotem, z lekko skacząc, podniosła się do góry, zobaczyliście wzgórza, które gdzieś rozlały się przed wami w otworze bramy. Ruszacie i widzicie, jak droga wstęga rozwija się przed wami i gdzieś daleko hen sięga pomiędzy wzgórza, a wy ruszacie w dalej, prawda? Na przykład. Teraz, jeżeli się to odwróci i zrobi się tę opowieść, powiedzmy, w trzeciej osobie czasu przeszłego, zobaczmy, jaką mamy zupełnie inną historię. Jeżeli opowiemy to w ten sposób. Zamek tonął w porannych mgłach, które wstawały z nad wzgórz. Oko kogoś, kto obserwowałby to z budynek z dala, zobaczyłoby, jak gdzieś w bramie podniesiono kratę. Trzy postacie na koniach wyjechały na krętą drogę i chowając się za wzgórzami, pojawiając się i znikając, ruszyły w dal. I w tym momencie opisujecie, jak któryś z nich wyglądał, prawda? I tam powiedzmy, Rael, jak zwykle, jak czarne ptaszysko przytupnięte na siodle, spoglądał ponuro w przestrzeń, tak? Któryś tam jakiś Cedryk z dumnie uniesioną głową patrzył hardo i myślał o tym, co ich będzie czekać, prawda? I tak dalej. W tym momencie mamy do czynienia z bardzo właśnie wejściem w taką narrację prowadzoną w sposób literacki. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że gracze, kiedy im się zaserwuje taki opis, czują się bardziej epicko. Oni są bohaterami, tak? To jest historia, którą się snuje. To jest opowieść. Zauważmy, że to jest czas przeszły, to jest typowy dla literatury, prawda? Więc kiedy go używamy i opisujemy jakby z zewnątrz, jakby jakaś właśnie kamera, albo jakbyśmy byli narratorem książkowym, jakimś bajarzem, który snuje historię, od razu możemy zrobić bardzo klimatyczny opis, który właśnie doda smaczku sesji i często służy właśnie do wprowadzenia takich bardzo szerokich planów, bardzo fabularnych i bardzo epickich. Kolejną rzeczą, którą teraz się może zastanowić, tak patrząc na katalog różnych zmian w prowadzeniu narracji, czy dotyczących czasu, trybu, prawda, powiedzmy, czy też osoby, to wyobraźmy sobie, że właśnie gracze na przykład zaczynają opowiadać o sobie w trzeciej osobie, prawda? Czyli nie, znowu uzyskujemy pewien efekt takiej literackości. To wszystko jest bardziej tak, jakby ktoś oglądał film albo czytał książkę, a nie jakby to się działo w tym momencie, tu i teraz, na bieżąco. Powiedzmy, że gracze, weźmy przykład czarnego kryminału, tak? Zamiast powiedzieć, że
wchodzę do knajpy, prawda, patrzę na barmana, kto tam jest, John, podchodzę do niego, mówię, siema, John, po prostu co zawsze, wypijam szkocką. Prowadzi inaczej tę opowieść, tak? Powiedzmy, że on jest Philip Marlowe, tak? Philip Marlowe poprawił kołnierz, strzepnął z płaszcza krople deszczu, otworzył drzwi, wszedł do środka. Oczywiście tutaj mamy już do czynienia trochę z taką sytuacją, w której gracz niejako przejmuje w pewien sposób rolę mistrzegry, tak? Bo jeżeli on to opisuje w trzeciej osobie, to daje się mu większe pole do jego własnej inwencji. I on właśnie może sobie wtedy płynąć. To jest fajne, jeżeli się ma dobrego gracza, albo jeżeli chce się rzucić jakiegoś gracza mniej doświadczonego, trochę go podkręcić, lekko rzucić go na głębszą wodę, to też bardzo fajnie może wyjść. Bo wtedy daje się mu szansę na właśnie wyjście ze swoim pomysłem, ze swoją wyobraźnią, ze swoim klimatem i może się okazać, że to będzie bardzo, bardzo fajnie działało. No i prawda, wszyscy gracze opisują siebie tak, jakby właśnie opisywali bohaterów książki albo bohaterów filmu, widzianych z zewnątrz. Można się też zastanowić nad tym, co się stanie, jeżeli gracze zaczną coś takiego robić, ale co się teraźniejszy. Oczywiście prowadzenie sesji w ten sposób cały jest jakieś zupełnie karkołomne. Powiedzmy, że ten wojownik, tak, Rael, który wygląda jak czarne ptaszysko, gracz nie opisuje sytuacji w ten sposób właśnie, że powiedzmy, albo dobra, wróćmy do tego całego Marlowe. Nie, gracz nie opisuje w ten sposób, że wchodzę do knajpy i tam zamawiam tę szkocką, tylko mówi, Marlowe wchodzi do knajpy, rozgląda się, jest gubernatorowi, opisuje co tam jest. Marlowe podchodzi do baru. Marlowe przybija piątkę barmanowi. Marlowe miesza szkocką w szklance, tak? I teraz można się zastanowić nad tym, co to da, tak? W jakich sytuacjach można by użyć takiego patentu? Gdy na przykład przychodzi do głowy, to w ogóle może być pomysł na całą sesję. No bo to buduje bardzo dziwną relację między graczem a postacią. Rozbija to, co jest takie bardzo znaczące dla RPG-ów, czyli wejście w postać. Jeżeli gracz wypowiada się o swojej postaci, tak jakby przywołuje ją ze mną, to jest trochę taka sytuacja, jakby to była gra, w której postać jest widziana z kamera z zapleców, powiedzmy, prawda? I teraz może być na przykład tak, co się nasuwa od razu, że tak prowadzimy narrację w momencie, kiedy powiedzmy gracz gra kimś, ale gracz gra kogoś inaczej. Gracz gra siłę, która kogoś opętała, na przykład, prawda? I to może być na przykład pomysł do całej sesji. Chciałbym zachęcić do takiego podejścia. Wymyślić sobie jakiś dziwny łamaniec na przykład, jakiś dziwny eksperyment i spróbować jakoś popularnie to umotywować. Powiedzmy, że to będzie rodzaj nawiedzenia, rodzaj opętania, tylko że na przykład dzieje się to wszystko w jakiejś konwencji science fiction, mamy cyberpunk, powiedzmy, że gracze są wynajęci do bardzo dziwnej misji, mianowicie ich w cyberpunk, prawda, więc takie rzeczy są jak najbardziej możliwe, ich powiedzmy świadomość zostanie wgrana do matrycy, po czym załadowana w kogoś innego, bo na przykład muszą zinfiltrować jakąś grupę, tak, na przykład przestępczą. Wchodzą, udają kogoś. To nawet nie musi być taka sytuacja, w której oni rzeczywiście tam są robione jakieś machloje z w
właśnie opętaniem czy wchodzeniem w kogoś, ale to jest jakieś takie najbardziej naturalne, dlatego że to się wiąże z tym oglądaniem, tak jakbyśmy widzieli go, jak, tak jakbyśmy widzieli tą postać w grzechu, prawda? Że to jest sterowanie w tym momencie, a jednocześnie taki sposób wprowadzania narracji daje od razu, na każdym kroku, świadomość graczowi, że to nie jest naturalne, prawda? No bo zobaczmy, jak gracze są przyzwyczajeni do tego, że zachowują się swoją postacią, tak jakby byli sobą, prawda? Chociażby działają gestem i tak dalej. W tym momencie odcinamy im to. Gracz musi mówić dokładnie, co jego postać w tym momencie robi. Wyobraźmy sobie, że teraz gracz musi to wszystko opisywać, tak jak właśnie jakby sterował kukiełką. Ba, można go bardzo mocno naciskać i powiedzieć tak. Powiedzmy, że to jest właśnie sytuacja, w której on wchodzi do jakiegoś gangu. Rozmawiasz teraz z Donem, prawda? Czy rozmawiasz tutaj z kimś, kto jest ważny, tak? On patrzy na ciebie i będzie analizował każdy ruch twojej brwi. I teraz powiedz mi, jak się zachowujesz. I on musi... To też jest trochę karkołomne, ale można by taką scenę zrobić. I on w tym momencie musi mówić. Patrzę mu głęboko w oczy, albo właśnie odwracam wzrok, albo lekko unoszę brew, uśmiecham się delikatnie kącikiem ust i tak dalej, i tak dalej. Uruchamiamy go, tak? To też jest w pewien sposób uruchamianie inwencji gracza. Oczywiście możemy też sobie wyobrazić narrację prowadzoną przez mistrza gry w drugiej osobie, tak jak normalnie mówi, na ty graczom, prawda? Wchodzisz, widzisz i tak dalej. Tylko wprowadzono w czasie przeszłym. I tutaj znowu mamy troszeczkę taki krok jakby w stronę opowieści, w stronę takiej literackości. No i czemu by na przykład nie rozgrywać w ten sposób jakichś retrospekcji? Tak? Żeby zrobić... Zazwyczaj jak się odgrywa retrospekcje, to one wyglądają normalnie, tak jakby to był... każdy inny fragment sesji, prawda? Po prostu dajemy pewien sygnał, że to się dzieje wcześniej, chociażby w zwykły sposób było to, pamiętasz, że było to, pamiętasz jak dziś, było to 2 lata temu, ten sam pokój, ten sam widok starej gruszy za oknem i na przykład zaczynać wtedy narrację, tak? Z gruszy opadały liście, a ty właśnie o rok młodszy stoisz tu i tu i otwierają się drzwi i wchodzi on, prawda? Jakby retrospekcja toczy się normalnie, tak jak każdy inny fragment sesji, ale równie dobrze właśnie, żeby nadać taki właśnie temu wszystkiemu klimat starości, można ją poprowadzić w czasie przeszłym. I wtedy wyobraźcie sobie, to jest trochę tak, jakbyście oglądali film, który jest kolorowy i nagle wrzucili fragmenty w sepi albo czarno-białe. Czemu nie? Można się tak pobawić. Wtedy oczywiście gracz też prowadzi, opisuje to, co jego postać robi. Opisuje to w czasie przyszłym. Co chcę pokazać, że wyjście od takiej głupiej rzeczy, jak powiedzmy gramatyka języka polskiego, może prowadzić do najróżniejszych, ciekawych przemyśleń, refleksji, które gdzieś tam przekładają się na realne patenty na sesji. No bo weźmy chociażby też, znowu karkołomną rzecz, co by było, gdyby prowadzić narrację w trybie przypuszczającym. Wydaje się to dosyć głupie, ale wyobraźmy sobie tak. Gracze wchodzą na przykład idą jakimś wąwozem. Powiedzmy, że jest to fantasy, tak? Wąwóz jest gdzieś tam mnóstwo zgniłych liści, tak? Skaliste brzegi, jesień. I opisujecie tak. I opisujecie im w ten sposób. Gdyby ktoś wychylił głowę z nad kamieni i rzeknął w dół, zobaczyłby was, jak z mozołem
spoceni, mizerni i tak bezbronni, wspinacie się, brnąc w tym kobiercu z liści. Gdyby ten ktoś chciał do was strzelić, zrobiłby to bez problemu. Wystarczyłoby tylko suchymi, patykowatymi palcami naciągnąć łuk i posłać wam strzał. W tym momencie kraczę, bo patrzymy, tam patrzymy. Ale mówię, dobra, gdzie patrzycie? Dobrze, że ktoś tam był. To mówię, że ty by tam był. To był czy nie? Można zrobić jeszcze inaczej. Można zrobić tak, że powiedzieć, właśnie, gracze wiedzą, że są ścigani, powiedzmy, zabarykadowali się, albo nie, nie zabarykadowali się, tylko gdzieś wpadli do pokoju, rozglądają się, nie zdążyli jeszcze zaryglować drzwi, są spanikowani i mówisz ich tak, słuchajcie, co by było, gdyby teraz ktoś otworzył te drzwi? No i na pewno ci powiedział, nie wiem, po prostu bym strzelił, tak? I wtedy mówisz, opisujesz im, dziewczyna leży na ziemi ze strzałą wbitą w gardło, gdzieś w tym momencie z jej ręki wypadła miska z wodą, tak? Albo miska z polewką, która wam niosła. Pach. Dzień dobry. Nagły atak rzeczywistości. Nieuczciwe, znaczy, to jest nieuczciwe. Takie rzeczy można robić wtedy, kiedy gracze mają do ciebie jako mistrza gry zaufanie, że ty nie robisz im na złość, że ty nie chcesz im zrobić krzywdy, prawda? Tylko stosujesz jakieś patenty, które mają po prostu ubarwić grę. Przychodzi mi do głowy też taki pomysł, który jest dosyć mocno literacki, żeby akcentować właśnie to, że czegoś nie ma, jakby zaprzeczając, czyli powiedzmy, że gracze przyjeżdżają do Kaczu, która była dla nich zawsze miejscem wytchnienia, odpoczynku, tym miejscem, w którym czuli się bezpiecznie i dobrze. I opisujecie im, że wchodzicie, kaczma jest pusta. Nie ma tego kota, który zawsze siedział pod zydlem, miał lekko nadszarpnięte ucho i ze spokojem lizał mozolnie łapy, po czym to ucho sobie zaginął i mył sobie pyszcze. Nie ma krzątającego się, kudłatego karczmarza, który często głośno się śmiał i z zapałem, jakby od tego zależało jego życie, wycierał szklanką kufle. Nie ma tam, powiedzmy, szczerbatej Iwet, która zawsze witała was promiennym uśmiechem z góry schodów, prawda? Nie ma szelestu jej falba. Nie ma cichego stuku jej kroków, prawda? Jest pusta. Albo wręcz prowadzić to w ten sposób, żeby opisywać tego kota, że on właśnie tam siedzi, tak? Że właśnie jego ogon gdzieś obwija się o nogę zydelka, że coś tam mruczy. Opisać i w pewnym momencie powiedzieć graczom, nie, tego tu nie ma, tak? To tylko wspomnienie. No dobrze, już się trochę zapędziłem. Kończymy. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście usłyszeć jeszcze coś, dowiedzieć się o tym, co robi nasza grupa Lans Macabre, to proszę, wpiszcie się tutaj na swoje imię, nazwisko i mail.